Hej, ziomale. Nagrywaj się. Ziomale, nagrywa się. Nagrywa się, ziomale, tak, nagrywa się. Dobra ta lemoniadka. Dzisiaj nagrywamy w pizzerii. Będzie trochę słychać odgłosy ludzi. Wcale Majka nie da. Znowu pizza? Gdzie moja pizza z ciupiorkiem? Majka, cicho ty jeden, siedzimy w pokoju na łóżku. No i słychać, jak ktoś pije tam lemoniadę. My I Majka, bo wiesz, to my pijemy i jesteśmy na naszym łóżku, ty dzieciaku. No. Pijemy lemoniadę. Niektórzy, a niektórzy kawę. I mam nadzieję, że już nie będziecie tak stukać rurkami o... To nie ja, to żaby. To froki. Cześć. Hej. Cześć. Kulturki, kulturki. Pijące lemoniadę. Kur, słuchajcie tego, kur. Nie ma, słuchajcie tego, kul. Córki, córki. Czyli? Kul. Ola. Maja. I mama. Mama nie będzie bulgotać. Kulturki. Kulturki. Dziewczyny dzisiaj mnie poprosiły, żeby były krótsze odcinki, żebyśmy nagrali krótsze odcinki, ale obawiam się, że będą dłuższe. Jak te wstępy takie długie, to ja wiem, że nam się uda. No dobra, dziewczyny. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Dzień dobry! Dzisiaj rozmawiamy o książce. Julka, mała weterynarka, napisała Lick Roja. Rebecca? Rebecca Johnson. Gonzales. Rebecca Gonzales. Nie Gonzales. No przepraszam. Johnson. No Johnson, Johnson, Gonzales. Chodzi dlaczego o to, Gonzales? Że, nie, nie. Że była tam dziewczynka, która ma mamę weterynarkę. I ta mama weterynarka nauczyła jej wiele rzeczy. I ona jest prawie weterynarką. Ma taką koleżankę, która nazywa się Chelsea. To się nazywa Julka. A czemu nie Chelsea? Chelsea się nazywa. Chelsea, tak? Ona... A mama? Nie powiedzieli. I do nich... I do niej raz przyszła świnka. Ona miała... Ona ma dwie świnki. I przyszli ludzie w sobotę... W chlewiku? Morskie. Morskie. A to jest bardzo ważne. Bo świnki to, wiecie, dla mnie świnki no. To są takie w chlewiku. Takie. Takie I akurat była sobota, bo w sobotę ona przyjmowała klientów i na jedną noc, sobota na niedzielę. Czyli takie, przyszła do niej pyton. Z soboty na niedzielę? No, że noc. Do tej mamy czy do tej Julki? Do tej Julki. Ona ale miała to się był hotel, czy co było? To był ich dom! I do nich, bo ona sama leczyła w domu. Do domu przywieźli. Do domu przywieźli to takiego węża. Pytona. No. Jest jak doktor do Lito. A był chory na coś ten wąż? No, ale oni chcieli, żeby ona się z nim zapiekowała i żeby go tam, że się czesało, tresowało, różne takie rzeczy się robiło. Czesać węża to chyba trochę trudne zadanie. Ale powiedz mi o tym wężu. Bo ja jestem nie ciekawa. Wiem, czy pewna, czy to był pytom, ale był to jakiś wąż. A duży? Duży. I długi? Długi. Taki dusiciel. No duży bardzo. Ale on nie ma takiego. Chciałabyś mieć węża, moje? Mamo, głupia jesteś, jak tak mówisz. Bo ja dlaczego? Nie chcę mieć. Bo ja okropne są takie. Węże? No w sumie fajnie by było mieć takiego węża, bo cię. No jakby no twój własny to by cię nie udusił. Chyba. Chyba. Ale na przykład gdybym ja miała, to mógłby udusić ciebie, Maja. No nie! Ola nie! Ale słuchajcie! No, Maja, ja tutaj mam ważne spostrzeżenia, a ty co? No bo chodzi daj o to, że tam przyszła świnka, makaron, przyszedł ten wąż. Świnka, makaron? Przyszedł ale dwie papuszki. Raz, świnka, makaron, w sensie tak. Ona się nazywała makaron. Tak, to była świnka morska. A dobra, no to jest świnka i wąż i kto jeszcze? I przyszły papuszki.
I to były dwie. Nie rozłączki. Tak, nie rozłączki. I ona musiała się nimi zaopiekować. I jeden mówił, a drugi nie. Kleks mówił tam. I on ten jeden mówił, chcę kreker, sam umiał mówić, a potem drugi nie umiał. W sensie powtarzał, tak? Mm-hmm. Nie powtarzał, tylko sam z siebie mówił. Że chce krakersa. No. I był kogut i kury. I też przyszły pod opiekę? No i był taki kotek. I... A pies jakiś i był, Chelsea... Maja? A koń? Nie było. I Chelsea się zajmowała z nią tym. I były takie szczury jeszcze. I niestety szczury zaginęły. Ja podejrzewałam, że wąż mógł je zjeść. Nie, właśnie zdało się coś innego. A, no to nie opowiadaj, co się okazało, bo to pewnie była zagadka. Tak, nie opowiem. A nie, to nie była zagadka. Nie? Oni szukali go, ale znalazł go tata. A on nie cierpiał zwierząt. Nie cierpiał. Tak mama była weterynarką. Szczury! Mama była weterynarką, a tata nie lubił zwierząt? No. To bardzo trudne. No i zaginął to. A jak myśleli, że pyton, że te, zjadł ten wąż, to okazało się, że on ma takie jajko brata tej Julki, bo on hodował takie dino, on miał takie zabawki dinozaury i miał takie wielkie jajko, które umiało być takie wielkie. Mhm. Takie wielkie. Wszyscy słuchacze widzą to wielkie jajo. Takie naprawdę duże, bardzo duże, bardzo duże, takie jak wasza kamapa. Mhm. Bo to było takie wielkości średniej. Ale skąd on miał ten brat miał takie jajo? Bo on hodowała, no one naprawdę były gdzieś takie i one rosło. I on to zjadł, ten, no jakby to. To jajko? No i mu ciągle rósł brzuch i mama musiała mu to wyciągnąć. I ona zauważyła, że wie dlaczego ten wąż nie chciał jeść, bo miał taką chorobę i mama musiała mu to opatrzyć. Z brzuchu zobaczyła? No. A co to była za choroba, pamiętasz? Nie. Ale my nie możemy zdradzać. No wiadomo. Może ktoś zna. Czyli co, ta mama go musiała rozciąć, normalnie operację mu zrobić? No. No i te szczury znalazły się w pudełku do płatków śniadaniowych. Butów? Rzeczy wędkarskich dla taty. No i tak normalnie było. I w końcu ta druga papuszka zaczęła mówić. I oni, i stało się coś najgorszego. Kogut zaczął piać. Piać zaczął. No, koguty ciągle mają pijać. Ale tak zaczął piać o 7:00 i takie, kto z naszych sąsiadów ma koguta? I powiedziała mama, powinnaś nam powiedzieć, że masz koguta. A to było tylko na jedną noc. I ten mały kotek gdzieś uciekł, nie wiadomo gdzie. I poszli do domu. Tej Chelsea, bo w domu Chelsea był ten kotek. I schował się pod łóżkiem. I zobaczyli, że on urodził. I wiecie co? Co robi kot, kiedy rodzi? Zachowuje się, tak jest niespokojny. Jest taki jakby rozdrażniony. I szuka, i zawsze rodzi w kryjówce. Prawda. I ten mały kotek... I ta Chelsea przygarnęła tego kotka na zawsze. I potem ale to był jej kotek. Co urodził, czy te małe, co się urodziły? Ten jeden, bo kot rodzi tylko jedno. Nie. Zazwyczaj rodzi tylko jedno dziecko. Kot zazwyczaj rodzi dużo. Nie, ale jak jest młody, młody jest kot i rodzi dzieci, to nigdy nie rodzi wiele. Zawsze rodzi małe, jedno. Bo jak jest młody kotek, i młody, jakby dorosły kot, tak w wieku, no tak samo jak 20 lat, to w ich jakby takim wieku dorosłym prawie, to on jak rodzi w tym wieku, to wtedy kotek jest tylko jeden. Naprawdę? No. Marta, to my sobie z Mają sprawdzimy, a jak nie, to wam powiemy, jak Maja mówi teraz kłamstwa, to my wam powiemy w następnym odcinku. No, a tak nie, ja jestem zaskoczona, bo to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja zawsze jak widziałam, jak kotki się rodziły, to zawsze ich było dużo. No, ale to byłaby już duża kocica, no, a to był taki, no, młody kotek. Młoda kocica. No, młoda kocica. No dobrze,
To Maju, powiedz jeszcze jakich innych ciekawostek o zwierzętach związanych z weterynarią się dowiedziałaś? Że szczury lubią biegać bardzo, że tam było też, że szczury lubią biegać, że takie rzeczy, bo ja dobrze tego nie pamiętam, ale dzięki temu oni jakby wiele rzeczy się dowiedzieli i są kolejne części o tym, że trzeba było wytresować kucyka, bo dowiedziałam się na końcu tej książki, bo powiedziano, kolejna część czeka o tym, że będą tresowali kucyka, żeby go jakoś wytresować na konkurs, bo inaczej będzie klapa. No to koniecznie chyba trzeba tę część. Dokładnie. I ta Julka ma 10 lat. Ma 10 lat. Aha. No fajnie. Już znasz tą książkę, to podoba Ci się praca weterynarza? Bardzo. A co Ci się najbardziej podoba w pracy weterynarza? Że na noc możesz zabierać zwierzątka. Nawet pytona. Nawet taki, co może Cię udusić, bez śladów zbrodni. A jakie zwierzęta Maja chciałabyś leczyć, jakbyś była weterynarzem? Psy? No to wiadomo. Koty? Świnki morskie? Chomiki? Wszystkie inne. A jakie, co, z czym świnka morska może przyjść do weterynarza? No, jak na przykład chce obciąć pazurki. Albo jakieś... Właśnie! Świnki morskie nie lubią, kiedy mi się całkiem obcina pazurki. Trzeba tylko tak koniuszki. Mm-hmm. I trzeba im obcinać pazurki. Maja, mamusiu, jeszcze może świnka morska przyjść, dlatego że jej się szkło wbije w łapkę. Może. Nie, takie świnki morskie nie chodzą tak normalnie, tylko one mają klatki, oni tam najwięcej czasu spędzają. No, po domu można sobie pochodzić taką. No tak, ale no w domu nie będzie leżało szkło na środku pokoju. Serio, Maja? Jak świnka morska chce się dowiedzieć, co się stało, rozbiła się miska, to Majka bardzo prawdopodobne jest, że nie szkło. Ale jak, ale Ola, jak jest świnka morska i wybije szkło, to oczywiście właściciele biorą je jakby... Żeby się nie, właśnie nie wbiło się jej szkiełko, więc... A w takiej papuszce? Co się może stać? No, przestać mówić. Ale to ona sama musiała się nauczyć. Może jej się złamać to skrzydełko. To była kwestia czasu, żeby ona się nauczyła mówić. A co się robi, jak takie, zobaczycie na przykład takiego ptaszka ze złamanym skrzydełkiem? Dzwonimy do weterynarza. Nie. Zabieramy do weterynarza. Nie, na początku bierzemy tak jakby... na początku bierzemy je. Idziemy do weterynarza, bo tak... Weterynarz trzeba się umówić, a nie, że jakby od razu takie i... Tak, tak. Macie więc rację. Musisz na początku je do domu i sam jakby nie, z ciebie nie ma. Do domu zabrać. Nie można w ogóle zabierać. Jak dla mnie, dzikich zwierząt nie można do domu jak zabierać. Jak dla mnie trzeba wezwać pomoc na miejscu, żeby nie brać tego zwierzęta. Tak, i są takie specjalne organizacje, które się tym zajmują i pomagają takim dzikim zwierzętom, którym się coś stało. Lub są chore, lub znacie taką zasadę, słuchałyśmy nawet w podcaście, tak? O sarenkach, pamiętacie? Tak. Że nie można dotykać sarenek. A dlaczego? No bo później mama ich już nie chce. Jak się taka sarenka zagubi i ktoś jej dotknie, jakiś człowiek, to później stado jej nie przyjmie tej sarenki. Bo co? No bo ona pachnie człowiekiem. Więc nie można. Dlatego bardzo trzeba być ostrożnym z takimi zwierzątkami. Oczywiście, jak widzicie jakieś zwierzątko, któremu może jesteście w stanie pomóc, albo które jest w niebezpieczeństwie, na przykład jak go nie zabierzecie, no to zabieracie je. Natomiast też trzeba być bardzo ostrożnym, bo to są jednak dzikie zwierzęta, nigdy nie wiadomo, jak zareagują. I są a jak jest jakiś razy ptaszek na ulicę i jedzie auto, to trzeba je zabrać. No tak, trzeba przesunąć, żeby mu się nic nie stało. Albo żeby zabrać je. Trzeba zadzwonić do jakiejś organizacji, która takim zwierzętom pomaga. No i jest na przykład taka organizacja, która się nazywa Ekostraż i oni, można do nich zadzwonić i oni wtedy przyjadą i pomogą takiemu zwierzakowi na przykład. Prawda? Gdyby się nie chciało. Jakbyś była w takiej organizacji?
Ale żeby tak jeździć po całym mieście. No, no to właśnie, no ale o to chodzi, że wtedy oni pomagają. To jest taki cel istnienia tej organizacji. No, w tej organizacji też pracują tacy weterynarze od dzikich zwierząt, się specjalizujący. I oni pomagają takim zwierzętom. Są też takie organizacje, które się specjalizują w jakichś tam konkretnych zwierzętach dzikich. Też pomagają, na przykład ptakom dzikim właśnie, złamane skrzydła albo inne historie. No dobrze, Maj, komu poleciłabyś tą książkę? Poleciłabym wszystkim słuchaczom, po drugie poleciłabym od 5 do nawet 10 lat. Bo to ta dziewczynka ma 10 lat praktycznie, no to no już tak, duża jest. Tak. Można się chyba dużo takich ciekawostek o zwierzętach dowiedzieć, co? No. Chyba posłuchamy kolejnych części, coś mi się wydaje, prawda, no, Maja? Tak, a więc pożegnamy się z naszego odcinka Kultury Kulturek. Zapraszamy do kolejnych odcinków Kultury Kulturek, szczególnie o tych i tej dziewczynce. Jak ktoś nie słucha tego odcinka, albo teraz słucha raczej, to niech poleci innym. Bo jak ktoś nie słucha tego odcinka, to nie dowie się, że będą kolejne części tej książki. Więc zapraszamy do kolejnych odcinków Kultury Kulturek. Szczególnie i właśnie mamy taki pomysł, że zrobimy konkurs Kultury Kulturek. Tak, zrobimy konkurs. Zwyczajowe, bla, 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 prawda? Wakacyjny, dobra. No dobra, coś pomyślimy. Nagrodą, jak myślicie, co będzie? Musicie to sami zgadnąć. Tylko powiem, nie książki. No dobrze. A szkoda, moja nagroda z podcastu książek powinna być książki, ale jak to tam jest? A to nie będą książki. Będzie... A być może książki też będą, tego jeszcze nie wiemy. Będzie konkurs wakacyjny, także słuchajcie uważnie, w którymś odcinku może się pojawi, bo tak naprawdę już niebawem wakacje. Nie możemy, ale wiecie co? W tym roku my będziemy nagrywać na wakacje. I to może być będziemy na przykład nagrywać z naszych... Będziemy na przykład nagrywać z gardy. Z nadgardy. Albo z nadoceanu. We Włoszech będziemy nagrywać. I we Francji. I w Hiszpanii może. Oj, będzie się działo w te wakacje. No dobrze. To zakończmy już ten odcinek. Maja mówi... Papa? Weterynarskie papa. Ja myślałam, że Maja mówi, że chce serię o Julce, małej weterynarce. Mhm. I do usłyszenia. No, dospadamy z tego odcinka. Maja spadła z łóżka, więc to nie ma znaczenia. Dospadamy też z tego odcinka. Trzymajcie się. Pa!